Bardzo serdecznie witam Państwa w Nowosądeckiej Małej Galerii. Naszymi gośćmi dzisiaj są rzeczywiście artyści szczególni, bowiem w pierwszej dekadzie lipca w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu odbywał się międzynarodowy plener i właśnie dzisiaj otwieramy poplenerową wystawę. Cieszę się, że kilkoro z uczestników tego pleneru bierze udział w dzisiejszym otwarciu wystawy. Bardzo się cieszę, że przyjechała nasza przyjaciółka Wiera Walkowa z oddziału kultury Streszowa. Ja za chwilę oddam mikrofon Marii Marcinowskiej, która jest przedstawicielem Muzeum Okręgowego, bo właśnie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu było organizatorem tego pleneru. Natomiast inicjatorem już drugiego pleneru międzynarodowego był Związek Polskich Artystów Plastyków i przedstawiciel, najważniejszy przedstawiciel, prezes oddziału nowosądeckiego ZPAP Józef Popis jest naszym przewodnikiem dzisiejszego popołudnia. Witam Państwa serdecznie w imieniu dyrektora muzeum Roberta Siusarka, który niestety dzisiaj nie może być z nami, ponieważ podróżuje służbowo. Chciałabym powiedzieć, że ten plener wyjątkowo nam się udał. Pogoda nam sprzyjała. Mam nadzieję, że uczestnicy byli zadowoleni. Dzięki mecenatowi miasta i starostwa w Nowym Sączu mogliśmy godnie przyjąć naszych gości w miasteczku galicyjskim. Mogliśmy im zapewnić odpowiednie warunki, żeby mogli malować w plenerze. No i to, co Państwo tutaj oglądają, to są efekty tej pracy. Pracy bardzo szybkiej, pracy wbrew pozorom bardzo trudnej, bo chociażby te prace, które tutaj Państwo mogą oglądać, prace zimowe, to też nie były prace gotowe, to były prace, które powstały w tym upale z tęsknoty za ochłodą. Także te prace bułgarskiego artysty Iwana Christowa też tutaj Państwo mogą oglądać jako efekt tego pleneru. Nie chciałabym wszystkich po kolei wymieniać tutaj, będą Państwo mogli za chwileczkę zobaczyć w katalogu, który towarzyszy tej wystawie, wszystkie obrazy pokazane tutaj w Małej Galerii. Zapoznać się z uczestnikami bliżej, bo tam ich przedstawiamy. I chcieliśmy też, żeby w tym katalogu zaprezentować miasteczko galicyjskie, zaprezentować skansen, pokazać, jak bardzo warto przyjeżdżać tutaj na Sądeczyznę, no i spędzać tutaj czas, bo ten plener nie był to tylko czas ciężkiej pracy, ale była to też taka kanikuła letnia, spotkania, wyjazdy, wycieczki. Byliśmy w Krynicy, Zdroju, byliśmy w Starym Sączu. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele ze Słowacji, z Preszowa, ze Starej Lubowni, z Ukrainy, ze Stryja, z Bułgarii, z Dobrowa i z Kiszkun-Halasz na Węgrzech miło spędzili tutaj czas. No i z taką nadzieją oczywiście zapraszam Państwa do obejrzenia tych obrazów, które wszystkie wiążą się w jakiś sposób z miasteczkiem galicyjskim, w którym artyści mieszkali, i ze skansenem, naszym zdaniem najpiękniejszym skansenem w Małopolsce, a w ogóle nawet może i w Polsce. Szanowni Państwo, pomysł takich plenerów to już powstał o wiele, wiele lat temu. Ale tutaj chodziło o jakby pokazanie jedności miast zaprzyjaźnionych. Te kultury, które są w różnych naszych miastach zaprzyjaźnionych, tak jak w Stryi, Kiszkun-Halasz, Preszów przede wszystkim, to jest wieloletni współpraca, czy Lubownia, po prostu jest, artystów jest wiele. Tylko przed tym, że teraz chcielibyśmy ten plener jakby pobudzić do szerszego działania.
i prawdopodobnie wspólnie z dyrekcją, bo teraz tak wspólnie pracujemy nad nowym wyrazem tego pleneru. Będzie to w następnym roku, a co dwa lata będzie się plener odbywał. Gdyż warunki bytowania tak zwanego nas, miasteczku galicyjskim, stwarzają ten klimat, że możemy zapraszać ludzi z całego świata. Tam jest po prostu dom pracy twórczej, jest 36 miejsc noclegowych, dobre warunki, będzie jeszcze taka wspaniała karczma i jest po prostu kultura, tradycja i jest gdzie posiedzieć i podumać i coś stworzyć na temat tej wizji tradycji, tej starej kultury naszej. Myślę, że artyści, którzy byli, chociaż krótko, ten plener trwał, bardzo krótko, jednak jak coś przedstawili swoją osobowość. Ja w sumie jestem taki troszkę sceptykiem do tego, dlatego że byśmy wcześniej przygotowali, to by było lepiej, ale dzięki temu, że już mamy zwolenników, tak jak Urząd Miasta Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe, małą galerię i jeszcze starostwo powiatowe. Myślę, że ci mecenasi będą kontynuować ten piękny nasz pomysł, co nie jest to taki nowatorski, ale myślę, że jakieś inne formy dyskusji, warsztatów artystycznych. Wreszcie ten sąd będzie jakieś takie miejsce na mapie, gdzie się będzie tworzyć kulturę plastyczną do wysokiej klasy. Dziękuję bardzo. Proszę, za chwilę dostarczymy Wam katalogi. Myślę, że będzie to udane spotkanie. Spodobają się. Witamy więc naszego gościa z Proszowa, Aleksandra Jasykowa, którego obrazy tam z przodu Państwo mogą oglądać. I witamy naszych artystów, zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków, z którymi współpracujemy od lat, z którymi robimy wystawy doroczne, no i teraz udało nam się wspólnie zorganizować międzynarodowy plener. Uczestnicy pleneru: Nina Płonka-Kudlik, Anna Horoszko, Wacław Jagielski z synkiem, no i Józef Kogwist, jako oczywiście dobry duch tego pleneru, to już państwowo tak naprawdę to drugim kuratorem pleneru artyści okrzyknęli mojego męża, Mirka Marcinowskiego, który był tam tłumaczem. Też mi przy okazji wymieniam, jeszcze raz dziękuję za pomoc. No i mam nadzieję, że katalogi dopowiedzą resztę. Dziękuję bardzo. No ja myślę, że jest też pretekst do tego, żeby artyści, którzy brali udział w plenerze, no może krótko podzielili się wrażeniami z tego pleneru, bo no, są to okoliczności, gdzie te przyjaźnie nawiązuje się w bardzo pięknej formie. Nie wiem, czy ktoś ma ochotę na kilka słów? Wacku? Panie Wacku? Jeśli już zostałem wywołany do tablicy, to chciałem poza słowami podziękowania, które kieruję na ręce pana prezesa, bo do mnie zadzwonił i zaproponował, chętnie przyjąłem to zaproszenie. No, poza słowami podziękowania chciałem powiedzieć Państwu, że rzeczywiście to, co się przez te 10 dni, 10 czy prawie 2 tygodnie działo nam w tym galicyjskim miasteczku, było szalenie interesujące.